Witam wszystkich, tu Hikomikos. Ostatnio cały czas toczyliśmy te pojedynki z bossami, a co by się stało, gdyby nasza drużyna stoczyła pojedynek z drugą planszą na przykład? Zobaczmy. Zobaczmy, co to teraz będzie, co to się stanie. Czy wszystkie Pokémony zejdą na hita? Gdyby taka potężna drużyna była, od razu zobaczmy. Bulk up. I co my tu mamy? Beedrill na hita zdjął. A Shadow Ball Mewtwo. Bum, bum. Nie ma tych Pokémonów. Znikają w ciągu sekundy, w ciągu draśnięcia. Jeszcze raz, bulk up. Wszystkie Pokémony znikają. Tutaj bym chciał użyć Shadow Balla, bo to drzewo tak rozwali fajnie. I już nie ma drzewa. Piące żądło. O, nie doleciało, bo za wcześnie użyłem. Ale tutaj inne Pokémony schodzą również na hita. Jeszcze jakiś stary kamień, zobaczcie. To są te stare kamienie. Ten taki kryształek malutki, kwadracik. Jak to śmiesznie wygląda. Odnowimy sobie bulk upa. O, i Beedrill jest naszym bossem. Tutaj nie będzie żadnych kłopotów. Na hita. Beedrill, Beedrilla jednym ciosem prawie zdjął. Zdjął jednym ciosem, jak widzicie. Aż się zlagowały te składniki. A parasy uciekają. Uciekły, widzieliście, jak te parasy tam uciekały? Przerażone? Dobra, to było takie rażące zwycięstwo. Dużo składników, jakoś tych żółtych dostaliśmy. A my przejdziemy na losową wyspę. Na losową wyspę, ale nie będzie to 30 tysięcy, będzie to 30 tysięcy dla odmiany. Bo właśnie robiąc różnego rodzaju pojedynki na tych planszach, mamy szansę na wydropienie właśnie tych legendarnych składników. A jak wiecie, każdemu są potrzebne one do legendarnych Pokémonów. Także tutaj używamy bulk upa, Mewtwo z Shadow Ballem, rozmiecie wszystkich. Wow, aż się gra laguje, jak tak walnie więcej niż 5 Pokémonów, z tego co zauważyłem. Rzadko się to zdarza, bo rzadko jest tak tyle Pokémonów. Uciekajcie, bo tu wybuchają, one są niebezpieczne. No i Machamp wybuchł. No, nie zdążył uciec chłopak. Biedny. Krzywda mu się stała. Shadow Ball. Krujące żądło. Gdzie ta Sitra? Nie ma jej. Nie ma jej. I Balka użyje se. Balka na Machampie. Mewtwo, Shadow Ball. I nie ma ich. Nie ma ich. Dobra, teraz bulk up wszedł ładnie. To trujące żądło pójdzie na Gyaradosa, bo chcemy go zatruć, albo jak najwięcej Pokémonów. Proszę bardzo, jak ładnie wszystko siadło. Jeszcze tutaj Shadow Ball, zupełnie Magikarpia i drzewo, bo po co w Gyaradosa? Nie ma co. Nie ma co atakować Pokémonów, lepiej po prostu drzewo zniszczyć. Shadow Ball. Bulk up. Trujące żądło. Trujące żądło chyba nie trafiło. Jeszcze raz. Shadow Ball. Tutaj już efektownie. I trujące żądło zanim użyje ma... użył pierwszy. Dobra, Shadow Ball go wykończy teraz. To my użyjemy bulk upa i musimy zmierzyć się z naszym bossem, jakim jest Moltres. Zobaczcie, czyli jest szansa chyba na legendarne składniki. Zobaczmy, czy będą legendarne składniki. Spróbujemy go zatruć, nie udało się. Spróbujemy go zdjąć Shadow Balla, tutaj dużo obrażeń zadaliśmy mu. Oj, Beedrill został sparzony. Sparzony został tym ognistym atakiem. Tutaj Shadow Ball i szybko trujący żądło musi jeszcze raz wejść, żeby się odrodzić. Musi wejść ten atak. Wszedł, ale nie został zatruty. Jeszcze raz tutaj Shadow Ball. Tutaj będą smażone pszczoły, osy i inne latające stworzenia, przypominające Beedrilla. Ale już naszego Moltresa nie ma. Zobaczmy, czy dostaniemy te składniki do legendarnych zup, bo to właśnie na nich nam najbardziej teraz zależy. O! Srebrny kamień. Srebrny kamień jest bardzo dobry. O, dostaliśmy, widzicie? Dostaliśmy, jest składnik, będziemy mogli zrobić kolejną legendarną zupę, ale chyba to już w następnym odcinku, zobaczmy sobie. Tak, nasze zupy są gotowe, zrobimy właśnie teraz zupę, a w następnym odcinku zobaczycie, co się z tej zupy zrobiło, jeśli przejdziemy tyle ekspedycji. Także Blue Soda a la Cube, Shiny Hunting w Pokémon Quest robimy, chcemy Shiny Tentacula, albo jakiegoś wodnego Pokémona nowego. Zwykły.
Druga zupa. Poliwag. Poliwaga już nie chcemy, bo jednego mamy shiny. To nie, drugi to nie. Dobrze, że nie shiny. No tak. Możemy zrobić legendarną zupę, ale chyba nie chcemy. Dalej się będziemy bawić w shiny hunting, właśnie tych wodnych pokemonów. Proszę bardzo, zupka tutaj jedna nastawiona. Nastawimy jeszcze kolejną, bo to tylko dwie wyprawy i już nasze pokemony będą mogły przyjąć nowe pokemony do swojego obozu. Proszę bardzo, no to nawet możemy... Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze uda nam się sprawdzić cztery pokemony z zup. Jeśli się pośpieszymy, to tak. Dobra, teraz 32 tysiące. Mierzymy się z tymi pokemonami. Przypominam o zostawieniu 1000 łapek w górę pod tym filmikiem, to wleci dzisiaj kolejny odcinek. A jeśli zostawicie 500 łapek w górę, to wleci jutro kolejny odcinek. Trujące żądło, ładnie. A gdzie ten miotu? A, miotu tu jest. A, maczam z tyłu dostał. Dobra, to spoko. Trujące żądło. Trafi w kogoś? Fajnie, dwa pokemony zdjęło. Tęczowy składnik zastąpi nam jakiś tam... A dobra, używamy... Ale żeś Shadow Ballem trafił miotu, naprawdę. Tak żeś trafił, że nie trafił, no. Masakra jakaś. Teraz Shadow Balla użyj na Dactrio i na te golbaty niedobre. Niedobre golbaty, straszą w nocy. Ja się kiedyś bałem golbatów, bo one strasznie wyglądały, zwłaszcza w tej pierwszej wersji Pokémon Green. Zwłaszcza kiedy te sprite'y były zupełnie inne, to były takie przerażające jak z horroru. Oj, po co ja używam tego? Mogłoby go zatknąć w końcu. No, no nie trafił. Ten Beedrill ma zeza czy co? Wiem, że jak się on nie zregeneruje, to ma duże szanse na przegraną. Dlatego on tak szybko pada. Dobra, Shadow Ball go zdjął. Czekamy, aż się odrodzi nasz Beedrill. Użyjemy Ball Capa teraz, żeby tutaj jemu się również zregenerowały te punkty życia. I naszym bossem jest Kangaskhan, zobaczcie sami. Shadow Ball wejdzie czy nie? Wejdzie. Trujące żądło wejdzie czy nie? Wejdzie. Ładnie weszło. Obniżona obrona. Teraz wszystkiego tutaj pokemony dopadły. Niestety Kangaskhan znokautował Beedrilla. My musimy odnowić nasz atak Ball Cap. Nie zdążyliśmy. Ohohoho! Nie zdążyliśmy nawet Mewtwo zaatakować. Ale jazda. A, no takie średnie te nagrody, dlatego sobie jeszcze raz stoczymy pojedynek. Jeszcze jeden i jeszcze raz podwiększymy poziom trudności na 33 tysiące mocy. Tam parararataran, tam tarararataran, taran taran, taratatataram. Dobra, uwaga, używamy teraz trującego żądła, jeszcze Shadow Ball. No i walczcie, walczcie, pokemony, walczcie. Mewtwo tutaj coś był sparaliżowany, chyba już go tutaj uleczyliśmy. Czas minął. Chyba zatrucie trujących pokemonów jest niemożliwe. Nie można ich zatruć, bo one mają taką zbudowaną odporność, co nie? Musimy Ball Capa odnowić. I Shadow Ball na zakończenie. Tak. A my użyjemy naszego Bulk Upa. I teraz zobaczcie. O, co ten Shadow Ball? Nie wszedł w ogóle?
Co z tym trującym żądłem? Poszło. A teraz Shadow Ball jeszcze raz na pszczółkę. Nie, na motylkę. Teraz trujące żądło. Malkapa musimy odnowić, żeby tutaj nasze Pokémony nie pali, bo oni mają problemy z obroną. Mają bardzo dobre ataki, ale słabo u nich z obroną. Także jeszcze raz trujące żądło i Shadow Ball chyba nie wejdzie na koniec. Bo już nie ma co. Przed. A ja miałem użyć tego Malkapa jeszcze. Także Ball Up. No, dawać tutaj. No i Mewtwo mi rozwalili. Nawet nie wiem kto, bo nie patrzyłem, no. Przez te ujęcia kamery czasami takie rzeczy się dzieją, że głowa mała. Szybko Mewtwo traf w niego Shadow Ballem. To będzie ładnie. Nie w niego! Dinozaura! Bulk up jeszcze raz, żeby tutaj Beedrill mi nie padł tylko. Użyjemy tego trującego żądła. Podejdź bliżej. Użyj swojego Shadow Balla. Ładnie. Jeszcze raz bulk up. I jeszcze raz trujące żądło. Oj, nie trafnie. No to Shadow Ball. I koniec. Jeszcze. Nie, już koniec. Dobitka taka pięści ostatnia na Mewtwo i siadł. Takie całkiem miłe składniki. Dobrze. Spora dokładka składników. Chyba dokupię, wiecie co? Fontannę na... Albo nie, zbieramy na ten jednak wiatrak Firołów w dekoracjach, bo chcemy, wiecie... szybciej levelować, czy coś takiego? Taki był efekt tej dekoracji chyba. Sprawdźmy, czy tym razem będzie shiny. O, ten tak cool. Czy będzie shiny? Czy będzie shiny? Czy będzie shiny? Nie. Druga zupa. Czy będzie shiny? Czy będzie shiny? Czy będzie shiny? I jaki Pokémon? O nie, Poliwag. To jego nie chcemy. Zawsze się boję, bo tak jak jest jasny ekran, to mi się wydaje, że on jest shiny, bo on jest nieco jaśniejszy w wariancie shiny, czyli lśniącym. A tutaj moja drużyna shiny Mewtwo, shiny Starmie, shiny Cubone. Diglett'a nie mogę upolować jeszcze. To będzie kolejny mój cel na polowaniu shiny. A my zobaczcie, jaką sobie zupę zrobimy, ale to już w kolejnym odcinku. Dlatego zostawcie subskrypcję na kanale, bo tutaj legendarna zupa się gotuje. I ciekaw jestem, jaki Pokémon do nas przyjdzie. I teraz pani was zaprosi na subskrypcję kanału. No co jest grane? Nie czekaj. Zostaw lajka i kliknij w subskrybuj. Tak, zostaw lajka i kliknij subskrybuj. 500 lajków, nowy odcinek jutro, a 1000 lajków, nowy odcinek dzisiaj. Także zapraszam do zostawienia lajków i napiszcie, jakie macie shiny w Pokémon Quest. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jeśli chcecie poradnik, wejdźcie na hikomikos.pl. W dziale poradnik Pokémon Quest znajdziecie kalkulator IV i przepisy na zupy. Na razie, cześć!